Cześć, z tej strony Mateusz, witam was w tym bardzo wyjątkowym filmie ze względu na to, że dotarł do mnie wreszcie najbardziej wyczekiwany telefon tego roku, przynajmniej dla mnie. Zapytacie się, czy to jest jakiś nowy Huawei, Samsung, czy może OnePlus? Nie, nic z tych rzeczy absolutnie, ze względu na to, że to jest najtańszy obecnie Android o wdzięcznej nazwie MyPhone Fan. Po zeszłorocznym ogromnym sukcesie pierwszego filmu z, można powiedzieć, młodszym bratem tego telefonu, w którym pokazałem wam, że konfrontując tamten telefon z wtedy najlepszym iPhone'em, czyli 10s Maxem, tamten iPhone wypada przy nim mega, mega blado i naprawdę nie warto wydawać 50 razy więcej na telefon z logiem odgryzionego jabłka i zdecydowanie właśnie warto było wtedy zainwestować te 100 zł w tego najtańszego Androida. Także zobaczymy teraz, czy po roku coś się zmieniło, czy może jednak warto zainwestować znów w tą słuchawkę. Ona jest niestety już trochę droższa, ale wiadomo, wszystko drożej, jest inflacja, więc trzeba to zaakceptować, ale i tak za ten telefon trzeba zapłacić gdzieś 200 zł, no a za tego nieszczęsnego iPhone'a ponad 5500, więc i tak jest ogromna różnica. Mam nadzieję, że po tym filmie znów się przekonam do tego, że nawet najtańszy Android jest zdecydowanie lepszy od iPhone'a, no i po tym wyrzucę od razu ten telefon do kosza, także zobaczymy, co się tutaj stanie. Także nie tracąc czasu, zabieramy się za to porównanie, natomiast od razu wam powiem, że jeśli nie będzie dla was to wystarczające i będziecie chcieli, abym wziął na warsztat jeszcze inne, najtańsze smartfony z Androidem, na przykład jakąś Nokia Lumię za 100 kilkadziesiąt zł, bo też taką widziałem na Allegro, to zostawcie lajka pod tym filmem, jak będzie ich trochę będę widział, że wam się to podoba, to na pewno zamówię i już za jakiś czas, nawet w najbliższych tygodniach, myślę, mogę przygotować kolejny materiał. Także zostawiajcie kciuka w górę i lecimy. Ale gwoli wprowadzenia chciałbym wam powiedzieć tylko, że za sam ten telefon zapłaciłem Curve'em, czyli usługą, która jest dość popularna w ostatnim czasie. Sam ją recenzowałem, bo pozwala ona na zaoszczędzenie sporo miejsca w portfelu, bo łączy po prostu wszystkie wasze karty w jedną, a dodatkowo wspiera Apple Pay, więc jeśli wasz bank nie wspiera tej technologii, to myślę, że jest to bardzo dobre wyjście, aby ją przetestować. A z drugiej strony, rejestrując się z linku, który jest w opisie tego filmu, otrzymacie 25 zł na dowolne zakupy, w związku z tym możecie nie dość, że za darmo przetestować po prostu tą usługę, czy wam się podoba, no to jeszcze zgarniecie kasę na dowolny jakiś przedmiot. Pierwsza sprawa, czyli wykonanie, i zaczynamy od tyłu tych urządzeń. Tutaj mamy prawdziwy pokaz siły, ze względu na to, że tutaj jest pancerny metal, pancerny aluminium, którego się w ogóle nie da przebić. Naprawdę ten telefon jest bardzo mocno wzmacniany, nic mu nie grozi, nawet jak nim specjalnie rzucicie o podłogę. W przypadku iPhone'a mamy jakieś liche matowe szkło, które po prostu po każdym kontakcie z ziemią od razu może się stłuc. No co to w ogóle jest? Tutaj już widać od razu zdecydowanie przewagę tego telefonu nad tym iPhone'em. Dodatkowo porównajcie sobie loga producentów tych telefonów, które są właśnie na tyle widoczne. Tutaj macie jakieś jabłko. Co w ogóle jabłko ma wspólnego z technologią? Tutaj jest prawdziwy okaz fajnego logo producenta. Zobaczcie, klasyczne, minimalistyczne symbole MP sugerujące nam nazwę MyPhone. No to jest zdecydowanie lepiej wyglądające logo. Druga sprawa, czyli dostępne porty. W MyPhone'ie macie dwa porty, mini jacka oraz micro USB, a tu jest tylko Lightning. Nie wiem, ile trzeba by dopłacić do tego, aby w iPhone'ie znów uświadczyć po prostu mini jacka. Może 2-3 tysiące. Taka jest polityka firmy z Cupertino, że za wszystko tam niestety trzeba dopłacać, więc wcale się nie dziwię po prostu, że tutaj tego portu nie ma. Więc znowu tutaj mamy ogromną przewagę tego urządzenia, że mamy gdzie podpiąć po prostu te słuchawki na kabelku naszym. No a z drugiej strony jeszcze jest port micro USB, czyli chyba najpopularniejszy port na świecie, do którego pasuje mnóstwo kabli. Jak pójdziecie na jakąś imprezę, to każdy będzie miał kabel, żeby was doładować. A iPhone'a ile osób tak naprawdę ma? Więc idąc gdzieś do znajomych, do rodziny, skazujecie się na to, że nawet nie doładujecie tego telefonu, jak się szybko rozładuje, a wiadomo, że iPhone'y nie słyną z najlepszej baterii, więc jesteście poniekąd skazani na noszenie jakiegoś powerbanku albo battery case'a za 700 zł. No i trzecia najważniejsza sprawa, czyli ekran. Tutaj macie jakiegoś w ogóle OLEDa, który jest w stanie was w ogóle oślepić tą swoją jasnością i tą ogromną rozdzielczością. Nie wiem w ogóle po co komu tak jakby dobry ekran. Tutaj tak naprawdę jest lepszy ekran ze względu na to, że nasze oczy w ogóle się nie męczą. Dodatkowo ten ekran jest mega wyblakły, co jest zdecydowanie przewagą tego modelu ze względu na to, że po prostu możemy patrzeć na ten telefon godzinami i nic z naszymi oczami się po prostu nie stanie. A z drugiej strony po co komu w ogóle większa rozdzielczość, która na pewno bardziej obciąża baterię, ze względu na to, że przecież zdjęcie i tak się lepiej ogląda na jakimś telewizorze, tablecie czy komputerze. W związku z tym w takim telefonie zastosowanie takiego ekranu, jak jest tu, jest zdecydowanie lepszym ruchem. No i w ogóle producent tego telefonu chwali się, że w tym telefonie, w tym ekranie jest prawie 17 milionów kolorów. Apple nic na ten temat nie pisze, w związku z tym prawdopodobnie tu jest może, nie wiem, 10-20 kolorów, a tutaj jest kilkanaście milionów. W związku z tym tutaj zobaczycie, że jak otworzycie sobie jakieś
naprawdę kolorowy obrazek, kolorowy film, to zobaczycie wszystkie kolory tak naprawdę świata, a przy iPhone'ie to będzie ograniczone, ja nie wiem, do 10, do 20 prawie, jak to by było czarno-białe w ogóle. Także pod kątem wykonania powiem Wam, że ten telefon zdecydowanie miażdża iPhone'a, no i w ogóle zdecydowanie też lepiej się trzyma, ze względu na to, że tutaj mamy rozmiar 5,4 cala, a tu jakieś 6,5. Ten jak wsadzicie do kieszeni, do jeansów, to nawet Wam się nie zmieści. Dodatkowo jak będziecie chcieli zawiązać buta, to też będą problemy, a tutaj wszystko pięknie, ładnie. Dodatkowa sprawa, te aluminium, o którym Wam wspominałem na początku, ma taką dodatkową właściwość, że ono jest w stanie się mocniej wygiąć. W związku z tym, jak sobie na przykład zostawicie go w tylnych spodniach, to ono Wam się lekko nagnie, no a później jak już będziecie chcieli wyciągnąć ten telefon ze spodni, to będziecie mogli po prostu go wyrównać, żeby nie było żadnych odstępów, ale generalnie taka gumowatość tego telefonu jest też rewelacyjnym patentem. Nie wiem w ogóle, jak iPhone do tego doszedł, ale świetny ruch ze strony tej firmy. No i byłbym zapomniał o najważniejszej kwestii jeszcze, a mianowicie ten telefon, iPhone, bije na głowę iPhone'a pod kątem otwieralności swojej obudowy. Telefon firmy z Cupertino może tylko pozazdrościć temu iPhone'owi, że w kilka krótkich chwil jesteście w stanie go rozebrać, otworzyć tak naprawdę na części pierwsze i wyjąć na przykład baterię, kiedy nie chcecie, aby ktoś Was podsłuchiwał, no bo w dzisiejszych czasach to jest klasyczne, że w każdym takim telefonie jest jednak jakiś minimalny chociaż podsłuch, w związku z tym wyjmując taką baterię macie pewność, że nikt Was nie będzie podsłuchiwał, a w przypadku iPhone'a, no jesteście niestety na to wskazani, że każdy może Was podejrzeć, każdy może Was podsłuchać, no i nie możecie się nawet z tym bronić, żeby wyjąć po prostu baterię w prosty sposób. No i pozostały nam najważniejsze kwestie, na przykład wydajność tych urządzeń. Nie muszę Was chyba uświadamiać, że taki Android w wersji 7 Nougat jest zdecydowanie od razu na starcie lepszy, wydajniejszy i o wiele szybszy tak naprawdę w codziennym użytkowaniu, aniżeli ten iPhone, który ma jakiś tam 6-rdzeniowy procesor Apple A13 Bionic. To chyba każdy z Was umie się domyśleć, patrząc na specyfikację, że taki MediaTek 4-rdzeniowy, który ma 1,3 GHz taktowania, będzie tutaj zdecydowanie bardziej wydajną jednostką. No ale to jest oczywiście teoria. Ja Wam powiem teraz, jak wygląda to w praktyce. Tutaj w iOSie wszystko, kurczę, śmiga tak, że nawet się nie da nadążyć za tymi ikonkami, to przeskakuje od razu. Nie macie poczucia, że musicie się zastanowić, każdy Wasz ruch będzie przemyślany i tak dalej. Nie, tutaj po prostu wszystko jest takie płynne i szybko Wam to przylatuje. Bez sensu totalnie. W tym Androidzie jest genialna sprawa, ze względu na to, że tutaj każdy ruch wykonuje się dość wolno. Ten telefon po prostu nie tyle się zamula, czy każe nam po prostu czekać, co on po prostu każe nam pomyśleć, czy na pewno chcemy wykonać dany ruch, daną funkcję włączyć i tak dalej. W związku z tym takie zarządzanie całym systemem jest zdecydowanie lepsze, aniżeli to, co prezentuje nam iOS. No ale tutaj każdy wiedział po prostu, na co się pisze, że tutaj mamy jakiś nędzny system od Apple, a tutaj jest generalnie najlepszy system, jaki kiedykolwiek powstał od Google'a. Powiem Wam, że jak teraz sobie przypominam, jak używałem ten telefon na co dzień, to naprawdę aż mi się łezka wokół kręci, ze względu na to, że po prostu nie wiem, jak mogłem się tak męczyć. Tutaj naprawdę mega wszystko fajnie działa. I dodatkowo można sobie ściągnąć niektóre tutaj aplikacje, bo niektóre na przykład się nie ściągają. I hejterzy by powiedzieli, o, nie chcę się zainstalować, bo masz za słaby telefon. Nie, nie mam za słabego telefonu, ze względu na to, że tutaj producent nakłania nas, żebyśmy grali na naprawdę fajnych obrotach, na jakiejś konsoli, czy na jakimś fajnym PC-cie, w naprawdę fajne gry, a nie jakieś po prostu platformówki na takich mobilnych urządzeniach. W związku z tym to jest kolejna rzecz, którą tutaj po prostu iPhone przewidział. W iPhone'ie teoretycznie wszystkie gry będą się od tak Wam wczytywały, będziecie mogli pobrać po prostu kilkaset tysięcy, jak nie 2 miliony aplikacji, które są w App Store, ale to nic Wam nie da, ze względu na to, że ciągle będziecie po prostu na takim małym ekraniku grać. To nie jest fajne, każdy z Was się zgodzi. W związku z tym tutaj tak naprawdę ten iPhone nakłania nas do mega fajnej rzeczy, abyśmy się przesiedli na lepsze urządzenia i to jest zdecydowanie też lepszą praktyką. Także muszę powiedzieć, że tu jest jeszcze lepiej, aniżeli w tym ubiegłorocznym modelu tego iPhone'a, ze względu na to, że tutaj jeszcze jest lepsza po prostu ta wydajność, naprawdę aż chce się korzystać. Wstaję rano i mówię, gdzie jest mój po prostu iPhone, bo tak brakuje mi kontaktu z tym telefonem, który lekko po prostu wymusza na mnie pomyślenie nad każdą decyzją, którą chcę wykonać, bo tutaj jest też taka sprawa, że jeśli się pomylę, to telefon po prostu mnie trochę karze i uczy mnie po prostu na błędach, że nie wolno przypadkowych rzeczy wciskać, bo później chwilę trzeba poczekać, więc to jest też dobra metoda po prostu na edukację takiego użytkowania samego telefonu. Z dodatkowych rzeczy trzeba powiedzieć, że oba te telefony wspierają Wi-Fi, ale myślę, że na tym telefonie i tak się szybciej strony internetowe wczytują, więc znowu tutaj iPhone, można powiedzieć, przegrywa. Natomiast zdecydowanie lepiej tu jest rozwiązana kwestia Bluetootha, ze względu na to, że tutaj w tym Bluetoothie możemy po prostu przesyłać pliki naszym znajomym, muzykę, filmy, zdjęcia, a w przypadku iPhone'a co wyślecie? Nic nie wyślecie, ze względu na to, że się po prostu nie da. Ten iOS jest tak słaby, że po prostu tutaj się nic nie da zrobić. Możecie skorzystać jedynie z AirDropa i w ułamku sekundy tam komuś przerzucić jakieś zdjęcia czy pliki, jeśli też on po prostu ma iPhone'a. No ale co to jest w ogóle za fan, żeby komuś przerzucać zdjęcia z iPhone'a na innego iPhone'a, jak możesz sobie w zasadzie takie same zrobić, więc to jest naprawdę bez
bez sensu. Prawdziwą funkcjonalność ma ten iPhone po prostu, ze względu na to, że jak nim zrobicie zdjęcie, to możecie wysłać na dowolny telefon, a nie tylko na określoną grupę, więc generalnie to jest zdecydowanie też tu lepiej przemyślane. No i tak samo bije na głowę tego iPhone'a pod kątem baterii. Zastosowanie low-endowych komponentów, a tak naprawdę zdecydowanie lepszych komponentów niż tutaj są, pozwoliło osiągnąć genialne rezultaty tej baterii, ze względu na to, że po pierwsze, tak jak wam mówiłem, jeśli chcę wykonać jakąś czynność, to zawsze się zastanawiam, czy na pewno chcę tutaj to coś zrobić, ze względu na to, że jak coś źle zaznaczę, to po prostu będę musiał potem poczekać, więc zawsze się wolę zastanowić i ewentualnie nawet zrezygnować z używania tego telefonu na rzecz komputera, aby po prostu tam wykonać daną czynność. No a w przypadku iPhone'a, co ja wam mogę powiedzieć? Ekran o mega dużej rozdzielczości, który bardzo obciąża waszą baterię. Dodatkowo, jak chcecie grać te wszystkie gry czy aplikacje, które sobie pościągacie, to potem będziecie mieli właśnie chęć, żeby ciągle siedzieć przy tym telefonie i ta bateria tak naprawdę nie starczy wam na długo, może na kilkanaście godzin. Na przykład jak jutro będziecie chcieli zadzwonić do kogoś, to już nie da się, już będziecie mieć rozładowany ten telefon. A przy tym modelu będziecie mogli nawet zadzwonić za tydzień, ze względu na to, że jego bardzo rzadko się używa. W związku z tym ta bateria na bardzo, bardzo długo nam wystarcza i to jest tak naprawdę kolejny powód do tego, aby kupić sobie ten telefon, który zagwarantuje wam o wiele dłuższy czas pracy po prostu na jednym naładowaniu. No a nade wszystko jest jeszcze kwestia aparatów. Tutaj w ogóle jest jakaś płyta indukcyjna. Jak to wygląda? Tutaj mamy jeden piękny aparat. Ten aparat jest genialnie wprasowany w obudowę tego telefonu, a nie tak jak tutaj, że macie wystającą całą wyspę i po prostu piszecie coś na tym telefonie i on od razu wam skacze. To jest naprawdę mega, mega słabe rozwiązanie. No i w ogóle po co komu trzy takie aparaty, że jakiś szerokokątny, ultra szerokokątny, jeszcze teleskopowy? Po co to komu? Tutaj znowu iPhone pokazuje, że zastosowanie jednego, ale naprawdę porządnego aparatu 8-megapikselowego wystarcza w zupełności, a nie jakieś 12 megapikseli z jakimiś niższymi przesłonami. Każdy wie, że nie ma czegoś takiego jak mobilna fotografia i to jest w zasadzie taka sama ściema jak z tym, że Ziemia jest płaska. W związku z tym nie ma sensu w ogóle mieć takich tutaj aparatów, ze względu na to, że ten telefon po raz kolejny nakłania nas do tego, abyśmy po prostu wyszli na dwór i porobili zdjęcia naprawdę dobrym sprzętem, jakąś porządną lustrzanką, czy jakimś porządnym bezlusterkowcem nawet. I te zdjęcia wtedy nam wyjdą naprawdę niezłe i będziemy mogli sobie je oglądać. To przemyślicie, to zobaczycie, że znowu tutaj iPhone poszedł po prostu krok dalej i pokazuje nam drogę, którą my powinniśmy podążać, żeby nie brać po prostu udziału w tym wyścigu szczurów rzekomej mobilnej fotografii na robienie zdjęć coraz lepszych, tak naprawdę zdjęć za pomocą smartfonów, bo to i tak nie wystarcza. Porównajcie sobie potem te fotki z tymi, które są robione jakimiś lustrzankami i zobaczycie wtedy ogromną, ogromną różnicę. Także tak wygląda porównanie tych dwóch telefonów w praktyce. Widzicie, że ten telefon przygniata po prostu tego iPhone'a, a nade wszystko, jak sobie jeszcze weźmiecie pod uwagę cenę tego modelu, czyli około 200 zł w porównaniu do 5500, no to jest po prostu jakaś masakracja, jak to mówią młodzi ludzie. No i w związku z tym ja nie wiem po prostu, jak ja kolejny rok musiałem po prostu znowu wytrzymywać z tym telefonem, zamiast uczyć się na błędach po tamtym już iPhone'ie i wziąć sobie go po prostu do codziennego użytkowania, to ja znowu kupiłem najdroższy model i się sfrajerzyłem. Myślałem, że inwestuję w jakiś porządny telefon, a tak naprawdę wy mieliście znowu rację, że tutaj najtańszy Android zdecydowanie bije go po prostu na kolana. Także dzięki bardzo za obejrzenie tego filmu, ale przede wszystkim za uświadomienie mnie, że w tym telefonie, a raczej, że w najtańszym Androidzie drzemie zdecydowanie lepszy potencjał i więcej możecie po prostu nim uzyskać, aniżeli po prostu takim mega, mega drogim iPhone'em. Ale tak jak wam mówiłem, dam mu jeszcze szansę. Jeśli tylko będziecie chcieli zostawić lajki, to postaram się go przetestować jeszcze z innymi tanimi Androidami, na przykład z jakąś Nokią Lumią, tak jak wam wspominałem. Natomiast w dzisiejszym odcinku to już by było na tyle. Do zobaczenia, cześć!